Smaszcz ujawni laluskowe ustalenia z partnerem, to nigdy się nie zgodzi. Paulina Smaszcz zaskakuje z każdym kolejnym wpisem na Instagramie czy udzielonym w mediach wywiadem. Ostatnio podczas rozmowy z redaktorem plotka zaatakowała Macka Kurzajewskiego, 50 litrów. Przecinek i Katarzyny Cichopek, nazywa Jacek para zdrajców, która lansuje się na wnuczce. Zaopatruje się w prezenty dla niej dzięki instagramowej współpracy 8 marca, z okazji Dnia Kobiet. Równie z nią mieszkała publicznie za braz glosu. Wdala się nawet w dyskusję z obserwatorka. Zdradzając intymne szczegóły z życia prywatnego. Pamiętajmy, żeby się wzajemnie nie oceniać, bo każda z nas ma inne historie. Inne doświadczenia, inne życiowe historie. Nie znamy ich i nie jesteśmy w skórze tej ocenianej kobiety. Jedno nas laczy. Wszystkie jesteśmy poranione, ale inaczej. Niektóre z nas tkwia w toksycznych relacjach. Inne choruje, esa po przemocowych związkach, jeszcze inne zaznali mobbingowania i ponizania w pracy. W instytucjach, na uczelniach. Każda z nas popełnia bledy, ale też odnosimy codzienne. Male sukcesy. Kobiety w obecnych czasach esa ucieszane, stwierdziła. Właśnie pod tym wpisem jedna z obserwatorek, być może zdziwiona, ze Smaszcz nie chwali się jak inne celebrytki prezentem od swojego mężczyzny. Postanowiła dopytać, gdzie jest jej partner. Doczekała się zaskakującej odpowiedzi. A chcesz do nas dolaczyć? Rozczaruje twoje oczekiwania, bo nie akceptujemy trójkatów, napisała wyraźnie poirytowana. Spodziewaliście się takiego wyznania? Chyba można oczekiwać kolejnych.